Witaj! Jeśli to Ty zdecydujesz się na kierunek sport na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na studia licencjackie, pamiętaj, że będziesz miał do wyboru dwie ścieżki dydaktyczne. Pierwsza z nich – menedżer sportu. To specjalność, która jest dedykowana wszystkim, którzy chcą kreować szeroko rozumianą przestrzeń sportową dla społeczeństwa. Z pewnością zastanawiasz się, gdzie będziesz mógł pracować po zdobyciu dyplomu. Już spieszę z odpowiedzią. Choć AWF-iacy słyną ze swojej elastyczności i tego, że potrafią z powodzeniem odnaleźć się w różnych branżach, Ty, jako menedżer sportu, przede wszystkim będziesz mógł pracować w klubach, związkach i stowarzyszeniach sportowych, będąc przygotowanym do pełnienia w nich rozmaitych obowiązków. Być może jednak będziesz prowadził własną działalność gospodarczą. Wówczas będziesz zdolny do kreowania nowoczesnych usług w zakresie sportu i rekreacji. Żeby móc to wszystko skutecznie realizować, posiądziesz wiedzę z zakresu marketingu, negocjacji, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania kadrami, zarządzania usługami oraz komunikacji społecznej czy też interpersonalnej. Dlaczego jest to tak istotne? Otóż żaden menedżer sportu nie będzie dobrze wykonywał swojej pracy, jeśli nie będzie wiedział, w jaki sposób stworzyć zespół współpracowników, a następnie efektywnie nim zarządzać. Żeby to czynić, potrzebna jest jednak wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej. Znajomość dziedziny marketingu oraz komunikacji społecznej będzie niezbędna do informowania sportowej i nie tylko sportowej społeczności o działaniach Twoich i instytucji, w której będziesz pracował. Tego wszystkiego i wiele innych dowiesz się na kierunku sport, na specjalizacji menedżer sportu. Druga możliwość to specjalność trenerska, na której możesz wybrać dyscyplinę sportu, która pasjonuje Cię najbardziej. Możesz postawić na najpopularniejsze zespołowe gry sportowe, jak piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna czy koszykówka. Na Twój wybór czeka także królowa sportu, czyli lekkoatletyka, a nie mniej interesujące wydają się być trenerskie specjalizacje ze sportów indywidualnych, jak tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie, badminton czy kolarstwo oraz sportów walki, judo, jiu-jitsu i karate. Jako absolwent specjalizacji trenerskiej naszego kierunku będziesz mógł szkolić dzieci i młodzież w różnorodnych dyscyplinach sportu, a także pracować w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych. Wartością dodaną praktyki studenckie, dzięki którym zobaczysz, jak w praktyce wykorzystuje się teorię przedstawioną na zajęciach. Po ich zakończeniu nasi studenci często zaczynają pracę w charakterze trenerów i asystentów trenera, analityków gry sportowej, instruktorów sportu, menedżerów i asystentów menedżera, menedżerów sprzedaży, a także osób zarządzających obiektami sportowymi. Jeśli skończyłeś studia pierwszego stopnia i nie wiesz, na jaką ścieżkę edukacyjną zdecydować się podczas studiów magisterskich, kierunek sport na Akademii Wychowania Fizycznego przychodzi Ci z pomocą. Po pierwszym, ogólnym semestrze oferuje Ci do wyboru aż 7 specjalizacji. Wśród nich trener, trener personalny, trener przygotowania motorycznego, sport paraolimpijski, menedżer organizacji sportowej, żywienie i suplementacja w sporcie i odnowa biologiczna w sporcie. Na studiach magisterskich po pierwsze możemy ugruntować wiedzę ze studiów pierwszego stopnia, a po drugie rozszerzyć ją o dodatkowe zagadnienia niezbędne do rozwoju zawodowego i zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Wspomniane specjalizacje na studiach drugiego stopnia są ukierunkowane na wąskie dziedziny sportu, dzięki czemu zostaniesz wyposażony w fachową wiedzę przygotowującą do podjęcia pracy w specjalistycznych obszarach sportu. Jesteśmy też przygotowani na sytuację, gdy nasi studenci będą chcieli dodatkowo poszerzać swoją wiedzę. Wykształcona kadra naukowa prowadzi także wiele kół naukowych o zróżnicowanej tematyce dotykającej obszaru sportu na wielu różnych płaszczyznach. Niezależnie jednak od tego, którą specjalizację wybierzesz, pewne jest, że na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu czeka Cię wiedza, sport i sukces. Do zobaczenia w październiku!